Ja mam takie krótkie świadectwo a propos rozwoju finansowego w swoim życiu. Jakiś czas temu, zaraz po ślubie, jak się wprowadziłem do Warszawy, to wierzyłem, że będę miał zlecenia na terenie Warszawy i że będę remontował mieszkanie. Jakieś pół roku temu Artur się mnie zapytał, dlaczego nie będę sam ich remontował. Do tego czasu pracowałem u kogoś. Wtedy był to lęk, no jak sam. Przecież wiele rzeczy nie umiałem, wiele rzeczy nie wiedziałem, jak robić, ale w sumie stwierdziłem, że to jest dobry pomysł. I pomimo lęku postanowiłem odważnie dokonywać tych zmian w moim życiu. Przyjmować małe zlecenia, realizować te małe zlecenia. Był taki czas, że brakowało mi zleceń, zadzwoniłem do Norberta. Podczas modlitwy wiary, którą uruchomiliśmy, coś się zmieniło w rzeczywistości mojej, bo zaczęło być więcej tych zleceń. Teraz po wprowadzeniu się do Warszawy był taki moment przestoju, kiedy też nie miałem zleceń, ale na przykład pracowałem u osób z kościoła i tymczasem wierzyłem też, że zlecenia będą i są. Poprosiłem dwie osoby o wstawiennictwo nas z kościoła i naprawdę to wstawiennictwo ratowało mi tyłek ostatnio podczas remontowania tego mieszkania, tego, że z pośpiechu odkręciłem zawór wody od grzejnika, gdzie było 10 barów ciśnienia, to jest bardzo duże ciśnienie wody. Jak to na mnie trysknęło, to tak w jednej chwili chyba z 20 litrów wylądowało na mnie i na całej podłodze, wiecie. Nowy stan deweloperski, żadnego hydroizolacji na podłodze. Jakby to przeciekło, to bym miał poważne problemy na dziesiątki tysięcy. Wziąłem szybko, w ogóle w ponadnaturalny sposób zareagowałem, pobiegłem po jakieś szmaty, wszystko wytarłem. Wiedziałem, jak tą śrubę zakręcić. To nie było z moich sił, to nie było z moich umiejętności. Poradziłem sobie z dosyć poważną sytuacją dzięki wstawiennictwu osób. Nic nie było, żadnego przecieku, żadnego problemu. Następnym razem, jak robiłem grzejnik, to zakręciłem po prostu zawór. Ale wiem, że uratowało mi to tyłek właśnie to, że ludzie się za mnie modlili w tej sytuacji. W tym mieszkaniu mi się bardzo fajnie pracuje, zarabiam dobre pieniądze, nie mam jakiejś presji, mam spokój. W tej chwili potrzebuję pracowników do pomocy w ogóle, taka jest sytuacja. Pracując na tym mieszkaniu, obok mnie pracuje ekipa remontowa, nade mną pracuje ekipa remontowa i dookoła w ogóle jest wiele ekip remontowych. Przyszedł do mnie gość i mówi, że on ma dwa mieszkania do wyremontowania i czy ja mogę dla niego wyremontować, żebym podał w ogóle wycenę. Z tego, co się już dowiedziałem, gość w ogóle jest z Lublina, a ostatnio Artur w rozmowie z Asią zaproponował, żebyśmy gościli w Lublinie. W ogóle jak Bóg otwiera różne możliwości, to jest takie, daje nieraz potwierdzenia w różne sposoby. I jestem w ogóle mega zadowolony z tego działania w moim życiu finansowego rozwoju, bo postanowiłem na słowie, bo wierzę, bo działam, bo się nie boję, bo się nie lękam i trwam, nie? Dziękuję.